Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Walking Dead i kontynuujemy dokładnie tam, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek. Mam nadzieję, że... Nie wiem, może on jeszcze żyje. God damn it. Oczywiście, że żyje. Kenny, the RV has some surface damage, but there's a walker trapped underneath. God damn it. Everyone keep your eyes peeled. You know what? A jakbyśmy wycofali? We should hear what everybody thinks. I think you should chill out. I'm not gonna take this. You can push Ben around, but you can't push me around. I'm really sorry you feel that way. I'm starting to think maybe it was both of you. Ale dlaczego? It was somebody else. It could have even been someone sneaking into our camp. That's ridiculous. That's what you think? Nie wiem, co uważać. Fine then. Kenny? I don't know. Fuck. Just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Huh, the hell you will. Stop panicking. Seriously, Ben. You need to stop and just take a breath. Chyba, że faktycznie jesteś winny. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence. Stop treating him like this. Shut up, Carly. I've heard enough out of you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben? Żeby cię nie ugryzło. Until that walker is dealt with to tell me it was her and not you. Ale czemu tylko ta dwójka? No! Ben, stop. This is about trust and I've never trusted you. I did it. What? Yeah, it was me. That get you to lay off the kid? I think you're capable of being a real piece of shit, but I know it wasn't you. Not with her in your life. There! I got him! Please, let's just get back That's in the RV. That's not happening! You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Mhm. A Lily ma coraz Lily, nawet kurwa nie próbuj. Co? No chyba sobie kurwa jaja robicie. Chyba sobie kurwa jaja teraz robicie, nie? Ja pierdolę, nie. Kurwa mat. Keep duck away from the windows. Jesus Christ. Nie, no ja co? Ja pierdolę. I swear. Please. Kurwa. Spierdalaj. Nie ma kurwa powrotu. Nie ma kurwa szans. Nie, nie. Nie dbam o to kurwa. We can't have you with us. Murderer? Lee's killed before and I forgave him. You've killed before and I'll forgive you. Bullshit you will. Kurwa, no nie. No to. Ja pierdolę. Czemu akurat ją, nie? Get in, Lee. Let's go, you guys. Pierdolę. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to. A jak się okaże, że to był Ben, to go kurwa własnoręcznie Ja pierdolę. Po tym wszystkim... Nie no kurwa, po prostu nie wierzę, nie? Oh, fuck my life. A word, please? Fuck my life. Clem, trzymasz się? Katja needs you for something. Kuźwa, no nie, ja to teraz będę przeżywał, ludzie, do końca nie wierzę. Is Doc feeling all right? Ugryziony jest, nie? Kurwa, jeszcze to. What the fuck? Szlak by to trafił. During the raid. What's the plan? We've never had a bite victim in the group before. I'm going to keep an eye on him and see what I can do from a medical perspective. We keep the same plan unless something changes. East. Guys. What else is there to do? We thought you should know. Dobrze, dziękuję. Important to stay honest with each other. Anyway,
If you could tell Clementine, we would appreciate it. Ale jestem po prostu rozbity, nie? God damn it. Duck is bitten. Huh? He got bit by a walker trying to escape the motel. Wszystko się zaczyna pierdolić, nie? Don't feel good. O Boże. What about Carly? There was no time for a burial. Walkers? Yeah. Horrible. Jakby Carly, Clementine i Kenny to są trzy postacie, trójka bohaterów, których... Które lubiłem najbardziej, tak? I heard you outside my treehouse that day and thought about dropping a hammer. Dzięki, Misiek. That's nice. I didn't though. Cieszę się. Thanks. Nie, kochani, na następne sezony jeszcze parę dni i kupujemy kamerkę, bo... Chcę, żebyście też moich emocji doświadczyli, nie? Mimo wszystko. Bo dźwięk nie odda wszystkiego. Jezus Maria. Co jest grane? Halo? Halo? Jezus Maria. Nie róbcie mi tak, nie... Got something up ahead. Ja pierdolę, gro. Tak się nie robi. Jasny gwint. Damn it. Road's blocked. Co teraz? Now we gotta deal with this. A co tam jest? Drzewo czy coś innego, co? Ha! Pociąg. Naprawdę. Pociąg. Is there any way to get around it? Możemy go jakoś odpalić. Chociaż z drugiej strony, gdyby się go dało odpalić, to pewnie by tu już nie chciał. This seems like a safe area. All this brush will stop anything from creeping up on us. Szkoda Daka, nie? Mimo. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Clem, stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated. Oczywiście. It's a freighter, huh? Be careful in there. Ale jak coś znajdę, to... You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. Dobra. Jak się trzymacie? Coś powiecie? Cokolwiek? Hey, you okay out here? Damn it. Mi też jest przykro, Clem. I don't think Doc feels good. Me neither. Hey man, we're still looking around and haven't figured much out yet. It's fine. Radiator could use a rest as it is. How's that? Zaopiekujmy się najpierw, tak by... I don't know. Okażmy jakieś zainteresowanie. She could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Da rada. Exactly. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor Carly. God, where did yesterday go? I don't know. Nie, ja po prostu... Ludzie, przepraszam, że ja tak ucichłem, nie, ale... I was.
This isn't any time for, you know, romance, but yeah. I was fond of her, yeah. Would you have left Lily back there? On the side of the road? To był impuls, nie? Yes, Lee. Yeah? We have to have lines. Yes, I would have left her. Okay then. Anyway. No, kontynuując myśl, wybaczcie, że tak ucichłem, ale po prostu no... Oj Boże, no ze wszystkiego, co się mogło wydarzyć, tego nie spodziewałem się chyba najbardziej. You, happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods, just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. What would you have done with Lily? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. Yeah, you've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. Was it you? Not this again. Was it? No! Okay then. Kurwa, niech se zapomina, nie zapomina. Nie wiem, Ben. God damn it. Door's closed. Zamknięte, to nawet nie próbuję. Tu jest blacha przewrócona. Co tam się wydarzyło? God damn it. Ten pociąg się wykoleił w ogóle. Tam coś jest? Nie, raczej nie. Okej, okay, drabinka z tej strony może coś? Zanim wyjdziemy tam. Samochód tu jest w ogóle. Tu też jest drabinka. It's in pretty good shape for a wreck. Kurde, może byśmy go wykorzystali, nie? O, ja pierdolę, ale się przestraszyłem. Ach, god damn it. Motherfucker. Nie no, nie mogę. Krakersy. W dupie to mam. Ja pierdolę, ale się zlękłem. Gro! Ja pierdzielę. Mój dobry Boże, chyba nie powinniśmy sobie... Jezus Maria. O, a. Gdzie ty idziesz, Lee? God damn it. Shit. Let's see if I'm coming this way. Dobra, to tędy nie możemy iść, ale przynajmniej wiemy, że tam ktoś jest, nie? Ja pierdolę. Dole, ale żem się zlęknął. Czemu ten epizod dostarcza aż tylu wrażeń, nie? Ja pierdzielę. Mogę przejść tędy, mogę przejść tu. Zobaczmy, co się tutaj kryje. Miejmy nadzieję tylko, że nie. O kurde, dobra. Tam jest taka butelka wody, ale ona jest taka... Wow. Dało się je otworzyć? Yeah, man. Shit, think they're gone? I hope so. Hope so, ale... recently used. Be on the lookout and have your guard up. Looks unopened. Teraz zanim weźmiemy to... Podkładka z mapą. Kurwa, boję się, że oberwę, nie? Bo to wygląda jakby to... Where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. Zbieg okoliczności. Dobra, weźmy tą wodę, pal licho. Czy ja tu chcę wychodzić? Nie wiem, ale... Rozejrzeć się nie zaszkodzi. Pręd połączeniowy. Czy to mi coś da? Shit. Broken. Zepsute. There's gotta be a better way to do this. Okej. A koła pociągu. Dobra, czyli tak czy siak musimy ten wagon jakoś odhaczyć. God damn it, ale nie wiem, gdzieś taki spięty jestem, jak o tym myślę wszystkim. Cały czas mi się wydaje, że to może być pułapka, nie? Idealne miejsce na zostawienie pułapki.
Jasny gwin. Dobra, idziemy, zanim pójdziemy na front, to damy im tą wodę. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. These tracks lead right to Savannah. Holy hell. Can you guys see about moving that thing? We could have something here. Tylko tam jest zombiak. Here, found some water. Oh, thank you. Perfect. Nawet it's chyba dwa, licząc tym, is that right? Nie, z tym w samochodzie. About. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't, but you're probably right. No, no, już nie będzie taka wdzięczna, jakby. Po to się ma grupę w takich sytuacjach, żeby sobie pomagać, tak? Goddammit, ludzie! Gdzie, co my mamy zrobić? Komora silnika. Jest ich dużo. Zajrzyjmy tutaj. Shit. We got one. Walker. Sitting in the chair. We got him. Pistoletem? A ja się... No dobra, no jak nie ma innej wersji. Chyba nie mamy innego... wyjścia, no. Tylko hałasu... Suppose we gotta look him over. Yeah. Jakby... Kurwa, no mimo wszystko... Nie wiem, rozdepcz mu głowę? I don't think this guy came back. Christ. Czyli co, zastrzelił go ktoś? Czy sam się... Sam się zastrzelił? Push it. Why not? Are you fucking serious? Here, look. No, nie rób tak. It's just the brakes. Okay, I'll Aha. give you that one. No dobra. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. Ask Mr. Amtrak over here. No clue. Well, let's look around. Maybe it goes somewhere we'd like to be. No, już uzgodniliśmy, że tak. Mamy zdjęcie rodziny na szybie, nie wiem czy widzieliście. Man, this could be exactly what we need. Nawet możemy spojrzeć, a nie? Mapami, jakieś papiery, tutaj co, notatki. This is it. Instructions on starting the engine. Oderwana. Pages are gone. I can kind of w ogóle, the kto? O mój Boże, ja wiem jak to zrobić, ja wiem jak to zrobić. Zgniło jedzenie? No tak średnio, ale ja wiem jak to zrobić. Pójdziemy do Clementine, żeby nam zrobiła odbitkę tym. Ołówkiem, o ile wzięła. Szkoda, że odpaliłem po raz kolejny to samo i no musimy słuchać. Ale... Konsola użyj. No, nie wychodź, Goddammit, jeszcze z Kennym musimy porozmawiać. Konsoli nie chcę chyba na razie używać, boję się, że coś spierdzielę. What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. I tried to yank the pin out, but it won't budge. Well, we ain't going anywhere until it does. Dobra, podotykam se. No idea what to do. To jednak nie będę dotykał. Idziemy stąd. Nic mi to nie mówi generalnie. Ja i trochę się obawiam, że... troszkę się obawiam, że w środku może być... coś zamkniętego, niedobrego. Tutaj też nic? Nie. Dobra, mam nadzieję, że w ogóle czas mnie nie goni, w sensie... Chodzi mi o Daka, nie? O, dzień dobry, tu są te narzędzia.
Klucz torowy. Nice. I klucz szczękowy. I klucz francuski. Stawmy na klasykę, co? Mogę wziąć tylko jedno? Tak. Dobra, no to tak jak mówiłem, postawmy na klasykę. Chociaż ten jest dłuższy, nie? Dobra, nieważne, zamykamy to. W razie czego wiemy, gdzie szukać tych narzędzi. Aha, dobra. Czyli prawdopodobnie... Switch. Nie, na razie tego nie używamy. Prawdopodobnie mogliśmy to otworzyć wcześniej, znaczy na pewno mogliśmy to otworzyć wcześniej, ale wtedy mogliśmy wziąć narzędzia i spróbować zabić tego maszynistę po cichu. Pewnie dlatego mieliśmy wybór, tak? Bo nasz wybór niestety ograniczał się tylko do pistoletu, ale prawdopodobnie dało się to też zrobić inaczej, tylko nie sprawdziłem tego. Kurde! No kluczem francuskim tego chyba nie zrobię, nie? Teraz zobaczę, jakie tam są inne. Najpierw pójdziemy do Clementine, potem wejdziemy sobie na... na wagon jeszcze raz. Zmienimy klucz. No i zobaczymy. Kurwa, ja mam cały czas z tyłu głowy wrażenie, że jednak z tymi zapasami, z tym wszystkim to był Ben, nie? There's a notepad on the train. Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Well, if you're not using it, I take it. I'm out of paper, and there's all sorts of new leaves around here. Dobra, porozmawiajmy z Benem, bo się tak rozsiadł, chłopak. Found a notebook that we think might have had some starter directions on it, but the page is missing. Well, I'm sure you guys will figure it out. On jest w ogóle nieprzydatny, nie? Mam wrażenie. Oprócz tego, że hamulce odblokował, to... Is Ken all right? What is he doing? Tak, wszystko dobrze. He's put his mind to figuring out the train. What about you? Same thing, sort of. Found some instructions, but I can't read them. Oh. Well, I'm sure someone can help you. Clementine. Czy mogę w ogóle iść do kempingowca? Mogę. Dobra, pytanie, gdzie ja znajdę... gdzie ja znajdę, moi drodzy, te... Paliwa jeszcze mamy sporo. Ołówek, nice. Właśnie tego mi było trzeba. Drzwi kempingowca, wychodzimy. Chyba nic więcej ciekawego tam nie znajdziemy. Czy powinienem dać najpierw to Clem, czy... Chyba nie, chyba powinienem najpierw udać się na górę, nie? God damn it! To były drugie drzwi bodajże. Ten się jakoś tak nazywał sprytnie, nie? Tak jakby był klucz torowy, czyli może to się... Chociaż to jest chyba do zmiany... tych. Weźmiemy klucz szczękowy. Bo wydaje mi się, że klucz torowy to jest ten taki, którym się zmienia... jakby przebieg torów, nie? Nie wiem, czy to dalej tak działa. Strzelam, że nie interesuję się tym. Strzelam, że teraz się wszystko robi jakoś mechanicznie. Nie wiem. Zdalnie? Dobra, spróbujmy to zrobić. Perfect. You can read it now? Yeah. Should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Dobra. O mój Boże, no to klops. Czekajcie, ja sobie wyjdę, obejdziemy to dookoła. Będzie trochę błądzenia, wiecie, w tym odcinku i chodzenia takiego bez celu, ale
No trudno, ja sobie wyjdę i obejdę to dookoła, zejdziemy. Zobaczymy, czy możemy tego zombiaka sprzątnąć po cichu, tego co był w samochodzie. Niech się tutaj kurwa tak... Drzwi samochodowe. This door's gonna hurt. Nie da się ugryźć. Can't get at him. Dobra. On powiedział, że kluczem torowym tą czaszkę rozbije. Więc spróbujemy w ten sposób. Żebyście nie musieli ten, to ja to chyba jakoś tak, wiecie, sprytnie. Dobra, moi kochani, próbujemy tym drugim kluczem, co? A! Dobra, to nie ma sensu tego. Kurde, nie chcę strzelać, nie? Dobra, ryzyk fizyk, mam pomysł. Jeszcze raz. Nice! Dobra. Dobra. Tak mi przyszło do głowy, że w sumie on powiedział, że... Mogę jeszcze raz? Nie, dobra. No i zajebiście, mamy to. Mamy Katy Crackersy. Znaczy, albo tej, albo Clementine w sumie, bo ona nic nie dostała od nas jeszcze. Może by chciała krokersika, chociaż Duck teraz cierpi, więc pewnie nie, pewnie, wiecie, będzie zainteresowana tym, żeby jemu pomóc. Hej, Clementine, chcesz krokersa? Dobra, na pewno nie będzie chciał. W ogóle, zauważyliście, że nagle oni nie są głodni? Wcześniej tak bardzo o to walczyli. Thank you. That's very thoughtful. He isn't fussy, you know. What? Most kids, they're really fussy about what they'll eat. Hate vegetables, that kind of thing. Not Duck, huh? No. The most trouble I ever have is making him use a fork. Thank you, Lee. Co czym je zazwyczaj łyżką? Katia doceniła moją troskę. Dobrze, moi kochani, wzięliśmy klucze. Klucz. W zasadzie mamy instrukcję odpalenia pociągu, ale zrobimy to w następnym odcinku, bo teraz już mamy prawie około 30 minut nagrania, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Wydarzyło się w tym odcinku zdecydowanie za dużo, ok? Zdecydowanie takie rzeczy, które nie powinny się były wydarzyć. Ale no, wiecie jak jest, nie? Dobra, moi kochani, tak czy siak, dziękuję wam jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.